Witajcie z tej strony ponownie Starkej. Oto rzecz jasna Graveyard Keeper. I dzisiaj jest ten dzień, w którym chyba podejmie wszystkie technologie związane z zombiakami. Oczywiście na tyle, na ile pozwala mi na to gra. Czyli rozumiecie, alchemii jeszcze nie posiądą zombiaki. Ale poza alchemią to wszystko już powinno być właśnie dostępne. Tak więc zaczynamy. Druga szansa. Logistyka, czyli stacja transportowa. Prawdopodobnie wiecie. Przetransportuj z punktu A do punktu B. Chociaż ja się nie znam, nigdy nie robiłem zombiaków. Więc rozumiecie. Co dalej takiego? Generator losowych tekstów może później bym ewentualnie wepchał, bo na razie niepotrzebny. Ogrodnictwo i winnica. Jakkolwiek możesz to wydawać. A, to wymaga 125 zielonych, okej. Okay. Dobra, to winnice kiedy indziej zarzucimy. Tutaj zombiaki nic nie potrafią, ale w sumie póki jeszcze jestem, to mógłbym próbować ogarnąć to wszystko, chociaż widzę, że zabrakło mi czerwonych. Więc to będzie w sumie później, w trakcie odcinka. Dobra. Górnictwo. Obróbka drewna. Wydobywanie. A, potrzebuję to, żeby mieć wydobywanie 2. A niestety. Ale tak czy siak, jak widzicie, nauczyłem zombiaków już sporo nowych funkcji, więc... W sumie w takim wypadku możemy zacząć. Jednego zombiaka mamy, więc... Może warto byłoby spróbować właśnie zacząć od... wykorzystania pierwszego umarlaka, którego posiadamy do zrobienia. Powiedzmy sobie, że może... składowiska... żelaza? Chciałbym powiedzieć węgla, ale niestety nie jestem pewien, czy da. Tak więc lecim zająć się właśnie przygotowawczymi rzeczami. I miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzę, bo jednak... jest to trochę niepokojące, nie ukrywam. Że mogę coś zepsuć i... dzięki temu najprościej w świecie zmarnuję jednego zombiaka, którego mamy. A jak mówiłem... kompletnie się nie znam na rzeczy, że tak nazwę. Więc nie wiem, z czym to się wiąże, z czym się to nie wiąże. Nie potrzeba siekiery, jeden. Innych rzeczy, dobra. W takim wypadku zobaczymy, co jest potrzebne. Po czym oczywiście zawrócę. Przygotujemy wszystko. I miejmy nadzieję, że zombiak zacznie pracować, bo jeśli nie, to ja już nie wiem, co jest nie tak. Dobra. To tutaj było to miejsce? Tak, tutaj. Tak więc dobrze. Kamieniołom. Kamień dla zombie. Dwie wersje? Że co? Dobra, to może to nie jest aż tak istotne. Chyba, że coś z kopalnią tutaj można zrobić. Niby można byłoby chyba tam zombiaka wepchać, ale nie widzę opcji. Chyba, że coś właśnie w technikach będzie opisane, że dopiero od drugiego poziomu mogą się tym zajmować, czy coś. Kamieniołom, a tu kamieniołom marmuru. Aha, kamieniołom kamieni i kamieniołom marmuru. Kopalnie surowców dla zombie, heh. Tylko, że nic tu z tym nie mogę zrobić, więc... Nie wiem, co ja mam powiedzieć o tym wszystkim. Może w takim razie po prostu spróbujmy zombiaka gdzieś przynieść. W sumie tak trochę kółko kręcę, ale... no. Dobra. Żeby nie było, bym zrobił nawet coś w stylu... jeń? Dobra. W sumie zrobiłbym skład żelaza, skład kamienia i ewentualnie później pień. Na początek tak. Potrzebujemy 12... tego całego opołu i 8 gwoździ. To nie powinno to być żadnym problemem, tylko oczywiście zanim zajmę się tym na... no tak... można powiedzieć na pełną parę, chciałbym oczywiście odprawić mszę. Dalej podstawową, bo niestety nie napisałem lepszej. Chociaż jestem prawie pewien, że byłbym w stanie już napisać lepszą, ale wiecie. Póki co moim celem będzie zombifikacja terenu. Chociaż zombifikacja to może trochę za dużo powiedziane, patrząc na to, że mamy jednego zombiaka.
de facto jeszcze takiego strasznego badziewiaka. Oczywiście, żeby nie było, nie narzekam. Cieszę się, że w ogóle dostaliśmy na start jakiegokolwiek truposza, który może nam pomóc. Ale no, przyznam szczerze, fajniej by było, gdyby, powiedzmy, miał chociaż ten, no już 10%, bo z tego co kojarzę, to chyba ten obecny ma 8. Ej, to teraz ile gwoździ? 8 gwoździ i 12 opołu, czy jakoś tak? Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek to posiadam, bo jeśli nie, to trochę lipa. No, jak właśnie też da się zauważyć, trochę napchałem tutaj nowych rzeczy. Nic wielkiego, ale jednak, dobra. 26 i 13 na 1. Nie chciałem grafitu. Super. Zepsułem. Ale jakby nie było, dobra. Opół, 8 sztuk. Potrzebuję 12, więc jeszcze trochę. Może gdzieś znajdę. Też niestety nie zapowiada się, więc... Jeszcze proszę jedną dostawę opołu. Jak to nazwać, nie wiem. Opoła, opołu, mniejsza z tym. I te najgorsze gwoździe, których nie mogę zrobić. Więc w sumie, jeśli nie mogę ich zrobić, to... upcham, co się da upchać, co się nie da upchać, to... no niestety nie upcham. Jak wrócimy, to się ogarnie pozostałe elementy, a póki co... pora iść na mszę. Czyli już taki rytuał, który robię bardziej, bo muszę, niż dlatego, że chcę. No tak. Też zarobki mogą być jeszcze lepsze niż ostatnio, bo tam... truposze, które się trafiły, były dobrej jakości w ogóle, więc tak. De facto może naprawdę być fajnie. Dobra, standardowe teksty, typu chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Żeby nie było, mówię to z zamkniętymi oczami. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. I zaraz będzie ten efekt już. A, oczywiście wszystko super, datki są mile widziane. A nie, bardzo prosimy o datki, dobra, tutaj się mylę jeszcze, ale... no, wrzucają po trochu i będzie kolejny... W sumie kolejny srebrzak. Mamy już prawie dwa srebrzaki, więc no, jest dobrze. Tak de facto mógłbym się też zająć kościołem, czy tym lochem podkościelnym, ale... ponownie mówię... mam inne priorytety w tym wszystkim, więc no. Skoro mam inne priorytety, to... zajmę się czym innym. Kilka pytań. Nie ma niczego. No to idziemy. Trupek. Ciekawe, jeśli mieliśmy takie trupy ze sobą, to... wątpię, żeby ktokolwiek zauważył, miał jakieś z tym problemy. Chociaż tak... patrząc logicznie na to wszystko, to wszyscy powinni się zaraz buntować. To co ty robisz? Jakim cudem ty masz ze sobą jakiegoś trupa czy coś? Dobra. To żelazo niech się topi. Trupa chwilowo kładziemy. Póki jest ten taki mniej przyjemny okres, to może bym zbudował... ja chciałem... ja chyba myślałem sobie o piecyku zapasowym, takim tym słabszym, ale... to on jest na pewno dobrym pomysłem. No szczerze, to chyba będzie marnowanie surowców bardziej niż dobry plan, więc... gdyby była wcześniejsza pora, to bym może poszedł po slime, a tak... nie wiem. Ale przeczekamy czas, będzie dobrze. Na kamieniach do medytacji, bo w sumie do nich czas płynie tak samo szybko jak na łóżku. A nie ma ograniczenia do energii, więc rozumiecie. Nawet jak się skończy wszystko, to można dalej medytować. I proszę, teraz się tylko leczy trochę nasz Bob. Dalej nie jest jeszcze w pełni zdrowy, ale żelazo się zrobiło, więc... chyba mamy już wszystko, co było potrzebne na pierwsze dwa składy. I teraz, gdzie jest mój stary Kilof? Nie jest w najlepszym stanie, więc trzeba go naostrzyć. Miejmy nadzieję, że kamień mi się nie zniszczy od tego. Nie wiem, po co biorę, mógłbym zostawić. Chociaż znając życie, to okaże się, że ząbiak będzie tego potrzebował i... potem będę żałował tylko, że niestety się nie udało nic.
I oczywiście jestem w stanie podejrzewać. Dobra, podejrzewam, że te zombiaki będą strasznie powolne i nie będą zbyt efektywne. Ale wiecie, odciąży mi to kopanie żelaza czy cokolwiek. Na początku właśnie żelazo, potem automatyzowałbym też kamień, jakieś inne elementy. Chociaż nie wiem, czy ogród nie byłby lepszym początkiem. Ale niestety już zadecydowałem, nie będę teraz odnosił, jakby go nazwać. A niech będzie w sumie. Nie wiem, jak nazwać tego zombiaka. Ale dobra, to niech będzie Zbigniew. A, nie mogę. Będę chciał coś zbudować. Tylko że niestety nie mam co i nie mam jak, więc. W takim wypadku. A nie mogę. Ja mogę postawić tu kopalnię dla zombie, okej. Aha, czyli ten zombiak teraz będzie mi żelazo produkował. Pewnie gdybym postawił z drugiej strony, byłby węgiel. Fajnie, mamy zombiaka. To w sumie tyle na obecny moment. Później tutaj, jak mówiłem, dostawię pozostałych, jak w sumie bym zdobył pozostałych. A. Właśnie tak, de facto mamy stół do rezurekcji, czy tam resurekcji, nie pamiętam, no do ożywiania ogólnie. To może dobrym pomysłem byłoby zainwestować właśnie w te zombiaki dzisiaj. Powiem, że chciałem, ale mam jednego, ale z drugiej strony teraz sobie przypomniałem, że zrobiliśmy tyle technologii związanych z kryposzami, że może warto byłoby naprawdę się tym zainteresować. Dobra. To w takim wypadku teraz, skoro mam tam zombiaka, który pewnie pracuje z tempem muchy owocówki, o ile nie jeszcze lepszym, to w sumie już się pogubiłem, co chciałem powiedzieć, bo jak zwykle za wolno myślę. No to właśnie poza tym, że mam to, to nie udało się nic osiągnąć, ale może coś się znajdzie za chwilę. To ja chciałem? A no tak, dobra, już pamiętam, tylko najpierw jak tam z punktami. Na całokształt potrzebujemy 150 punktów czerwonych, pamiętam, żeby to fechy mistrzostwo zdobyć. Jak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że z tego co kojarzę, chyba da się zdobywać szybko, tworząc groby. Ewentualnie zbadam swój mieczek, może też mi da czerwone punkty. Jeśli bym dał czerwone punkty, to mógłbym też zająć się już wejściem do lochu, bo będę miał miliony bonusów do obrażeń. Dobra, czemu nie? Nie mogę. A, już ukończyłem badanie. W takim razie niech będzie, że zbadam 10. A, tutaj 3, dobra. Może coś ciekawego za to dostanę. Trochę za mało, ale chociaż mogę się nauczyć robić stalowy miecz i stalową zbrojkę. No to teraz, jeśli uda mi się zdobyć jeszcze 40 pary, to. Czy mam ze sobą kartki dalej? Nie. Jak na złość nie mam teraz ze sobą papieru. A gdybym miał, to bym mógł sobie zrobić teraz już łatwiej. Jak to się nazywało? Dobra, nawet nie wiem, co chciałem. Więc mniejsza z tym. Tu do wskrzeszania. Dobra, 4 deski, 4 zaawansowane. 2 kamienie i 2 podstawowe, czyli 4 zaawansowane, 2 kamienie, 4 deski. Chyba wszystkiego po 4 oprócz kamienia. Radę ogarnąć. Dobra. Tak. Zobaczę najpierw, może czy nie mam jakiejś części, by to mogło zaoszczędzić sporo czasu. Jedną. To idealnie, szczerze. Nawet nie zrobiłem nadmiaru. Zrobiłem nadmiar. Chyba. Chociaż nie, mówiłem, że wszystkiego 4, więc jest ideał. Dobra. 4 podstawowe, 4 zaawansowane, trochę gwoździ. I 4 deski. Jako, że już mam ten bonus, to widzicie, nie marnuję już materiałów na pile. Teraz czy kamienie jeszcze posiadam. Dobra, to był głupi pomysł. Od razu już mamy kamień wyprodukowany.
Można by zbudować, co trzeba było zbudować i będzie spokój. W sumie nawet nie wiem, czemu wyłaziłem. Mogłem iść piwnicą, byłoby chyba trochę szybciej. Dobra, Bob, śpi. No i zaraz ogarniamy dalej. Zatem jeszcze zobaczę, ile mam marchewek, to może bym zarzucił, wiecie, już. Żeby trupy mi przywieźli, tak. Dobra, potrzebuję 10 marchewek. Zobaczymy, czy w drugiej jest trochę. 4 trupy. Nie, no się złożę zamówienie może tylko na 2, tak dla bezpieczeństwa. I gdzieś jeszcze sok, ten mój sok z zombiaka, czy coś takiego. Pamiętam, że coś takiego było, tylko... Mówcie, że to gdzieś zapodziałem. Zapodziałem na amen. Trochę to się zaczyna robić niebezpieczne. Ja mam to w kieszeni. Ja nie mam. Żadnego zombiaka i tak nie stworzę, bo zgubiłem wywar do zombiaków. A, okej. Tutaj była. Dobra. Przy okazji papier mógłbym wziąć. Wiecie, tak de facto dzięki papierowi bym mógł ogarnąć w sumie więcej badań. Tylko nie wiem, czy one mają jakiś większy sens. Chociaż pewnie mają jakiś. Dobra. To teraz tak, zacznijmy standardowo od naprawy. Nawet się nie pomyliłem, więc brawo ja. Syp na zwłoki już gotowy, działa. Stół do wskrzeszania. Ło, jaki piękny. Oczywiście wszystko trzeba samemu zbudować. Jakby inaczej. Aha. Dobra. To teraz tylko trzeba złożyć zamówienie na zwłoki. I wsadzę już na więcej jeszcze. Kto wie, nagle może się okazać, że będą mi potrzebne jeszcze do ulepszenia cmentarza. Nie. Ja. Dobry pomysł. Bo jak widzicie, mam jedną dziurę wykopaną, to może się okazać, że będę potrzebował nawet ich więcej niż mi się wydaje się. No w takim wypadku teraz się nie przejmujemy kostnicą. Czekamy na zwłoki. W sumie póki trzeba na nie czekać, to mógłbym... To bym mógł ogarnąć. Wiecie co, w sumie zrobię krótką przerwę. Nagromadzę już też tych czerwonych punktów, więc rozumiecie, rozbiję większość nagrobków, tak powiedzmy 4 zostawię. No a produkuję, wiecie, takie tam standardowe, do zobaczenia za chwilę. Albo jak przyjedzie osioł, wiecie, no po prostu co będzie pierwsze. Więc tak, w sumie zamiast mówić i przerabiać, to powinienem już wyciąć ten materiał. Dobra. Właśnie przyjechał osioł z trupem, nie zrobiłem co chciałem jeszcze niestety. Ale w takim wypadku leziem szybko do kostnicy, mam nadzieję, że był na tyle mądry, żeby osioła, no ten nie osioła, tylko truposza właśnie zarzucić do środka. Tak, leży w środku. Więc zaraz go bierzemy. I jak już go oczywiście weźmiemy, to przerobimy na zombiaka. Tylko... Ten zombiak będzie w ogóle sensowną opcją, czy nie, to ja nie wiem. Jak mówiłem, ja się nie znam, więc wskrzeszamy. No i fajnie byłoby zobaczyć, jaką on ma wydajność. 5%. Normalnie zabójcze tempo. Jak mu też w wypadku nie będę czekał, jego bym chyba przypisał do właśnie generatora losowych tekstów. Czy jest coś innego, co by mogło się przydać? Wiecie, nie muszę szybko zbierać, byleby po prostu zbierali, więc... W sumie... Drewna najmniej będę potrzebował, bo jeszcze mam duży zapas. Ja, chyba generator losowych tekstów pora odblokować. Bo de facto to pomoże mi chyba w robieniu mocniejszych modlitw później, na tyle szybko, żeby... Trzeba było zwracać uwagi na to, co one potrzebują za książki. Teraz tak. Generator losowych tekstów. Jedno pióro z atramentem.
chyba musi być nienaruszony. Dwa zaawansowane i cztery deski. Dobra, pióro z atramentem nienaruszone. Dobra, zaawansowane zrobię cztery, nie pamiętam ile trzeba było. Cztery deski na pewno. Też chyba dwa były zaawansowane, ale wiecie, no mówię, ja wolę nie ryzykować. Więc tak. Jeden raz podstawowy, bo trzeba niestety. Dwa zaawansowane i cztery deski. Pióro z atramentem nie wiem gdzie znaleźć, więc jeśli tego gdzieś tutaj nie mam, to miejmy nadzieję, że to znajdę później. I jestem zapchany, rzecz jasna. Dobra, co najmniej potrzebne? Najmniej potrzebne to chyba będzie krew. Tak. Jak już tu przy okazji jestem, to wykorzystam resztki energii do zrobienia tego wszystkiego. I dobra, może zobaczymy się po prostu, jak już będę miał ogarnięte wszystko, co chcę ogarnąć. Albo znowu przyjedziła się, bo tak w sumie krawca. Tego co mówiłem, to nie będę, nie chciałem krawcić już przy was. Chociaż dobra, nie ma już co krawcić tak naprawdę. Tylko się trochę przespać, poczekać na odnowienie energii dzięki temu. A jak już będziemy mieli pełną energię, to można zająć się wszystkim pozostałym. I w sumie, tak przy okazji, chyba mi się wydaje, że kojarzę, gdzie można było zdobyć winogrona. Tak powiem wam na szybko. Otóż, jeśli dobrze kojarzę fakty, podkreślam, prawdopodobnie tak nie jest, ale jeśli dobrze kojarzę... Dobra, dawaj, dawaj. Jeden. Gdybyś dał dwa punkty, to już bym mógł zrobić to, co chciałem. Ale dobra, mniejsza z tym. Takiego na pewno da jeden punkt i szybko by się zrobiło. Tu jeszcze deski na pewno będą potrzebne, to... To daje dwa, jak na złość. Dobra. Więc w sumie... Nie wiem, po co to robię. Ale zostajemy oficjalnie fechmistrzem. Więc teraz nie wiem, czy jakoś nagle lepiej będę machał mieczem, czy coś. Zobaczmy. Nie. Dalej tak samo je łopowato. Ale dobra. Miałem chyba coś jeszcze sprawdzić? Tak. Pióro z atramentem. Atramentu nigdzie nie widzę. Dobra, siostra. Chyba zgubiłem pióro z atramentem. Chyba, że tego w ogóle nie mam, to wtedy trochę gorzej. Wtedy to znacznie gorzej, nawet, a nie trochę. W takim wypadku musimy poczekać do dnia księżyca z ogarnięciem zombiaka. To w takim wypadku co ja bym mógł zrobić? A tak, dobra, póki pamiętam. Spróbujmy zdobyć winogrona od jedynego miejsca, w którym kojarzę, że mogłyby być nasionka takiej roślinki. Czyli mówiąc dosadniej, od kupca. Tak, tego samego, z którym mamy kiedyś potem dobijać interes na temat, no, handla roślinami. No tymi, takimi jadalnymi, no, warzywami, tak, warzywami. Przy okazji, jak widzieliście, osioł kolejne zwłoki wiezie, których niestety nie ożywimy za szybko, bo widziałem, że niestety są wymagane 10 punktów wiarów. Tak, punkt wiarów. Punktów wiary. Żeby takim zombiakiem się zająć. Dobra. Ja chcę? W ogóle gdzie handlarz stoi zazwyczaj? Bo... Chyba, że pomyliłem dni i dzisiaj go nie ma. Ja wczoraj był. Gdybym to kojarzył szybciej, to bym tu nie las tak jak głup. To w sumie trochę sobie pognije zwłok, ale nie powinno to być wielkim problemem, patrząc na to, że de facto tak czy jak prawdopodobnie pójdzie na zombiaka. Chyba, że będzie wyjątkowo dobry, to wtedy się zobaczy. Może zrobić z nich jakieś takie fajniejsze, no jak to się nazywało. No właśnie, fajniejszy grób. Tak, fajniejszy grób. Fajniejszy grób. Że będzie dawał mi tyle dużo punktów, że cmentarz stanie się jeszcze bardziej prestiżowy o tyle, że no wiecie. Będziemy tyle zarabiać za to bonusów, że to się nie po prostu się nie będzie opłacało przerobić na zombiaka. Dobra. Zobaczmy.
Fajne. Chyba naprawdę zrobię z niego sobie tym razem groba. Jak tak patrzę, to... No po prostu... Petyn idealny. Tak. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie tak dobry grób dla niego postawić, żeby wszystkie jego atuty wykorzystać. Ale jak mówiłem, jedną dziurę już mam wykopaną, to akurat się zarzuci. Mhm, dobra. Zakop. I teraz, dobra. To my tu mamy. Obramówki już mam na szczęście. Z nagrobkiem trochę gorzej, ale powinno tak sobie poradzić. Dobra. I zdecydowanie nie mam jeszcze aż tak mocnych rzeczy, więc... Dobry trupek. Naprawdę opłacalny na przyszłą inwestycję. Jestem, jak już mam takiego trupka kolejnego, bo podkreślam, nie jest to pierwszy raz, to chyba warto byłoby zainwestować już w... Niestety rzeźbione nagrobki. Jak widzicie... Dają trochę lepsze bonusy, ale... Są z drugiej strony mocno kosztowne. Doskonalenie cmentarza. My też takie dosyć ciekawe rzeczy, które mogłyby mocno pomóc mnie w moich działaniach. Tylko pytanie brzmi, po co? Ja, najlepsze pytanie, jakie można było zadać. Po co to wszystko? Tak więc dobre. Jest ciężej niż myślałem, ale jednocześnie nie jest wcale tak źle, więc... W takim wypadku... Warto byłoby chyba zobaczyć nową zbrojkę, chyba że... Aha? Chyba nie do końca rozumiem. Inżynier i kowal. Czy można zrobić takie stalowe dłuto? Można zrobić takie srebrne już od razu. Tylko że to kosztuje te części, jakieś takie zębatkowe, których nie mam. Później łącząc takie z tymi elementami można stworzyć lepsze, tylko że nie mam niczego, co jest wymagane na to, więc tak czy jak... No niestety nie stworzę niczego, co jest przydatne, ale okej. I stało się to, czego... Może nie tyle, co się obawiałem, co w sumie... No się nie spodziewałem po części. Nie mogę zrobić pancerza, więc... Idę do lochu tak czy siak, żeby nie było, że nic, ale... Pracownia sielska 2. Właśnie zanim coś, to zobaczyłbym może stalowy miecz. Stalowe części, jasne. Stalowe części mogę robić w ogóle? Oczywiście, że nie. Tak więc pora trochę... pozostawiać niepotrzebnych mi do niczego rzeczy. I na zakończenie, czyli na te parę ostatnich minut, mam trochę wolnego miejsca, tak mam. Idziemy do lochu. Miejmy nadzieję, że nie umrzemy tam od razu. No niestety, patrząc na to, że nie mam żadnej ochrony. I w sumie jakiś dosyć słaby miecz, bo tylko raz zrobiony lepszy. To może się niestety zdarzyć szybciej niż by się chciało. Ale zanim coś, to pogadam sobie z nim, może będziemy mieli coś ciekawego do powiedzenia o zombiakach. Aha. Jakiś proszek i krew. Widzę, co jestem w stanie powiedzieć, że miejsce składania ofiar i jakość zero. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie. Wybierz poziom lochu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, dobra. Złowrogie dźwięki. Nie wiem, po co to można niszczyć, ale można niszczyć, więc obstawiam, że coś tu będzie poza nasionami nasiona soczewicy. Coś, czego jeszcze nie było, dobra. Nie ma żadnej mapki, więc serio? W tym lochu ja mam walczyć z grudkami? Czemu ja biję 15? Mój miecz ma obrażenia 10. Aha. Dobra, nie będę kwestionował. Chcą, żebym bił 15, to będę bił 15.
Fajne w sumie są rzeczy, że można rozbijać to wszystko i zbierać z tego materiały. Też sam w sobie wystrój lochu trochę niepokojący. Ale jak mówiono wcześniej w sumie... Chyba pogan tutaj... Mito. I w sumie zabijano. No. Albo moja postać jest już za mocna. Oczywiście muszę zniszczyć krew i tłuszcz, bo tego będę miał pod dostatkiem, kiedy tego zechcę. Albo coś naprawdę jest tutaj nie tak z tym lochem. W sumie kolejny plus tego, że tutaj przydazłem. Pomijając kwestię samego w sobie bycia tutaj, robienia zleceń dla kolejnych postaci i tak dalej, to największym plusem chyba będzie to, że w sumie będę mógł zrobić sobie zapas galaretek. Ja, galaretki jak nic będą wielkim plusem. No i materiały na dostatek papieru do końca życia. My to też. Dobra. No kolejny glutek, serio? I nie topesz? Ja się tutaj liczyłem z jakimiś większymi potworami, większymi wyzwaniami, a nie... Glutki i nie toperze. Chociaż mówię, mogłem przyjść tutaj już trochę zbyt przygotowany? Przygotowany to może trochę złe słowo. Przykokszony? Tam bardziej. Dobra. A póki co zjem te larwy, wiem, fuj, ohyda i w ogóle, ale... Musiałem zwolnić miejsce, a przy okazji dało trochę energii, to nie będę kwestionował, narzekał. Chyba jednak stanów mieć nie jest do niczego potrzebny, jak tak patrzę na to. Też kto wie, później mogą być jakieś większe wyzwania. Nasiona cebuli, cebula. Jak polsko. Mogę się lepiej przygotować, dobra. Wyrzucamy miski. Srebrne nasiona cebuli. Wyczułam tu mocną Polskę. Chociaż w Polsce to byłaby raczej złota cebula, więc... No. Jeszcze nie jest to stuprocentowo polska polskość, ale... I tak, jest sporo cebuli jak na królestwo cebuli. Dobra. Bo teraz przylazłem stamtąd, to tutaj jest chyba dalsza droga. Niestety zaraz może mi zabraknąć energii na dalszą walkę. Więc w sumie najpierw muszę chyba... Dobra, zanim będę rozwijał sobie te dzbańki i inne rzeczy, to lepiej będzie chyba pozbyć się tych wszystkich... ...otworności, które tutaj są, a potem dopiero ewentualnie porozbijać. Mikstura lecznicza? Serio? Tak po prostu można było tutaj znaleźć. Nie wiem, co teraz mogę wyrzucić. W sumie skrzydła nietoperza łatwo będzie zdobyć, a mikstura lecznicza może kiedykolwiek się przyda. Dobra. To rozbijamy dalej to wszystko. I kolejna miksturka, nieźle. No i już za mało energii, tak więc... Drugi poziom lochu. Ale co w nim będzie, to niestety... No się już nie dowiemy. Bo nasz Bob jest zmęczony. Więc rozumiecie, następna rzecz... Chciałem powiedzieć o następnym odcinku, ale... Póki jeszcze pamiętam, to pójdę szybko zająć się chociaż trupkiem. Wiecie, żeby nie zgnił całkowicie. I jak już trupek będzie załatwiony, to wtedy oczywiście... Będę mógł zająć się już spokojnie zakończeniem odcinka. Przy czym załatwiony mam na myśli... No, tutaj. Nie jest to dobry materiał, powiem wam szczerze, na grób. Nie jest. Chociaż da się go trochę utemperować, a dobrymi grubami mogę zniwelować jego minusy. Ale jak mówiłem, raczej nie trafi na cmentarz. Prędzej zostanie moim sługą. I w sumie, jeśli tak działają zombiaki, to są naprawdę proste, powiem wam. Przynajmniej z tego, co póki co o nich wiemy. No i dobra. Oczywiście śpimy do pełnej energii. I zaczyna się już nowy dzień. Tak więc, w następnym odcinku, pierwsze co, lecimy do... astrologa? Aż sprawdzę, czy tym razem dobrze powiedziałem. Pewnie go gdzieś już minęłem. Gdzie on jest? Tak, astrologa. No i rozumiecie.
kupimy atrament, zajmiemy się już przygotowywaniem generatora losowych tekstów i może nawet ogarniemy jakieś lepsze rzeczy. A póki co, no ja oczywiście kończę. No i do zobaczenia w następnym odcinku, jak już mówiłem. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się. Hej.